Cześć, tutaj Fauder, witam Was w nowym odcinku Pancernej Pięści i dzisiaj zagramy sobie na żywo, nagram sobie na żywo filmik, zagramy sobie obiektem 704, który dopiero co kupiłem. Jeszcze nie zamontowałem tutaj dosyłacza, bo jak widzicie nie mam odpowiedniego udźwigu, nie mam jeszcze zrobionych gąsienic na tym czołgu, wszystko inne mam już odblokowane, działo jest z ISU-152, więc działo mam już odblokowane z tamtego TDK-a, puszczę po prostu bitwę. I zobaczymy, jak nas tutaj wylosuje i jak się uda tym TDK-iem powalczyć. Mam nadzieję, że nie dam plamy za bardzo. Moja pierwsza gra tym czołgiem. Z tego co pamiętam, z tego co wiem, on jest dość szybki. Może nie na tych gąsienicach stokowych, ale za chwilkę zobaczymy. Dziewiątki, całkiem spoko. XVM akurat nie działa. Przez w tą niedzielę mają troszkę problemów z serwerem, z tego co wiem, i dlatego ten XVM nie do końca działa. Zastanawiam się, gdzie sobie tutaj podjechać i może sobie podjadę na tą górkę tutaj po prawej stronie, bo z tego co wiem, można tutaj całkiem fajnie sobie postrzelać. Zobaczymy, czy to jest prawda, czy niekoniecznie. Chyba tak zrobię po prostu. Mamy dużo medów, więc one pewnie pojadą sobie na środek. Tutaj spróbują coś wyświecić, no a ja może stąd będę w stanie atakować te czołgi, które tam się znajdują. Ta mapa jest o tyle fajna, że zobaczcie, że tutaj się walczy po skosie, więc tak jak jest ten kwadrat narysowany, to praktycznie na całą mapę możecie bić i prosto pod ich bazę strzelać nawet do czołgów, które są bardzo, bardzo od was oddalone. I spróbujemy to wykorzystać po prostu. 17 sekund przeładowania. Aha, nie mam załogi na 100%, jest tylko dowódca wyszkolony na 100%, reszta była za srebro szkolona na 90%, więc ten czas przeładowania pewnie jeszcze tutaj sporo spadnie, jeżeli tylko sobie załogę wyszkolę lepiej. No, ale będziemy sobie walczyli póki co z tym, co mamy. Tutaj są takie krzaki fajne, może do nich sobie wjadę, w nich się ukryję i stąd spróbujemy siać śmierć na mapie. Nie wiem, czy tamten mnie wyspotował, ale chyba nie. Nie widzę go tutaj. Dobra, schował się. Dojechałem ładne kwiatki. Chodź, kolego. Ciebie też nie widzę. Pomalutku. Tadek to jest cierpliwość przede wszystkim. Tego się na ISU nauczyłem. Nie ma co za bardzo do przodu wyjeżdżać, bo się zbierze łatwe strzały. Natomiast trzeba cierpliwie czekać na swoją szansę i na ten jeden decydujący strzał, który zada obrażenia. No, tam już wtedy jak panterze ktoś wsadził. Ach, myślałem, że on pojedzie troszkę dalej, ale się akurat zatrzymał na tej górce tą WZ-tą, szkoda. Mógłby połknąć ten strzał, byłoby spoko, gdyby zszedł na jeden hit, ale nie ma tak dobrze. Będzie się trzeba trochę bardziej pomęczyć. No, wyjedź kolego do góry jeszcze trochę. Może ten kolega, nie? Też nie? No nic, to czekamy. Bitwa może być trochę nudna do oglądania. Zresztą dlatego też nie lubiłem TDK-ów nigdy, bo gra nim dla mnie jest trochę nudna. Wyjedź. Pokaż tą wieżę. Nie pokażesz, szkoda. Za to do dwóch. Już trochę słabo. Może po prostu... Aha, tam jest Lorraine. Po prawej stronie. Nie, to sobie zaczekamy tutaj i po prostu spróbuję coś ustrzelić, jeżeli się coś pojawi. Jest foszek. Ładnie wystawiony. Bum. Rykosiet. No i właśnie tak to czasem jest. Spróbujemy jeszcze raz. Chyba ja go wyświeciłem nawet na lornetkę, całkiem możliwe. Za chwilkę się przekonam, czy się znowu zaświeci. Jednak chyba nie. Albo się schował, albo się trochę cofnął, jak dostał rykoszet z tego pocisku. Zada do trzech, no to nie wygląda za dobrze. Oczywiście nie ma XVM-a, więc nie wiem, jak wygląda moja drużyna pod względem statystyk, ale sądzę, że nie jest najlepiej, skoro już 0 do 3 przegrywamy. Chociaż to dwie szóstki spadły i ósemka, więc też nie jest jakoś tragicznie, specjalnie. Ten Emis mnie tutaj trochę drażni, ale wątpię, żeby on tutaj wyjechał tak, żebym mógł trafić. Chociaż teraz jak wyjedzie tutaj, to za chwilkę będzie w moim polu strzału, tak jest, za 704. No niestety nie udało się go do końca zniszczyć, ale już pierwszy strzał jest. Losowanie takie, jakie było, takie widzieliście. Ustawię się tutaj bardziej w prawo teraz, bo widzę, że tam jestem trochę nieużyteczny, natomiast jeżeli tu wyjadę, to spróbuję komuś wpakować jakiś konkretny strzał. Nawet wiem już, komu bym chciał ten strzał wpakować. Zobaczymy, czy to się uda. Chyba się nie uda na razie. Tutaj kolega. Też nie. No, rozwalcie chłopaki te budynki, bo byłoby fajnie, jakby ktoś rozwalił te budynki.
podjedziemy sobie tutaj do tego krzaka na samą górę. Stąd już na pewno będzie coś widać. Pokażcie się, dajcie mi się trafić. Dajcie mi zrobić jakiś konkretny damage tutaj. 3 do 6. No przecież nie zaatakuję tym tedekiem, zwłaszcza, że nie mam gąsienic i się słabo obracam. Aha, jedzie fosz. Cofaj, 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 stary, jeszcze co? Ach. Dobra, trzeba jechać. Po prostu trzeba jechać, bo tu się z tego nic nie urodzi, z tego co widzę. Jeżeli będę czekał, to po prostu przegramy tą bitwę. Po prostu weźmiemy tego delikwenta. Bum, na strzał, bardzo dobrze. 14 sekund przeładowania i jedziemy na fosza. Albo te 4-4. Zobaczymy, co będzie lepiej, co będzie korzystniej rozwalić. Pewnie fosza. Tak jest. Bronia nieprabita, matko woska. Przecież to było w dolną płytę strzał. Strzał w dolną płytę, a bronia nieprabita. Dobra, wykończcie mi tego T4-4, bo ja go nie dogonię po prostu. Niech to AT-15 się zlituje i go po prostu wywali. Weźmiemy F7. On już mnie zajeżdża od tyłu, come on, stary, pomóż mi. Pomóż mi jak tym AT-15. Dawaj, dawaj. AMX tam pewnie przeładowuje, więc to też nie jest dobre, bo jak za chwilę wyjedzie, o, po prostu się oddalę od niego. Tak, żebym go tutaj miał ewentualnie jak do mnie wyjedzie. Teraz, ponieważ jestem trochę dalej, to może mi się go uda złapać. Wyjadę sobie z prawej strony i jak on będzie stał przy ten... O, jest AMX. Nie przebił mnie. To jest akurat dobre. Widać, że on tu nie chce złapać strzału ode mnie specjalnie. Do piachu, tak jest. No i teraz czas na AMX-a. Jest 11 do 9, więc może uda nam się nawet wygrać taką bitwę. Teraz zobaczymy. O ile oczywiście ten AMX mnie tutaj nie objedzie, a to jest całkiem prawdopodobne. Jest ten AMX. Wjechał sobie tam. To nie jest akurat takie złe dla mnie. Chociaż z drugiej strony, jeżeli go trafię, to on i tak mnie objedzie, bo ja za 1200 go nie pacnę. Mogłem spróbować burzącego załadować, ale jakbym nie przebił, to dopiero byłby śmiech. Stanę tu i po prostu zaczekam. Jest to na MX, ale go tutaj nie trafię. Jeszcze podjedziemy sobie do przodu. On jest chyba troszkę zdenerwowany i onieśmielony moją grubością mojej lufy, że tak powiem, bez podtekstów. Ten AT-15 za chwilę go weźmie od tyłu. Siema. Naprawiamy gąsienicę szybko. Strzał za 690 i się wycofujemy. Dwa strzały oddał. No, jak mnie nie będzie próbował objechać, to patrz, to jest bzdura, co robi w tym momencie. On mnie powinien objechać zwyczajnie, a nie stać cały czas przede mną. I zobaczcie, ja już zdążę przeładować, wyjadę go po prostu zwyczajnie rozwala. Gdyby mnie objechał, to byłby w stanie po prostu do mnie strzelać od tyłu, także ja nie mógłbym mu oddać. Natomiast, no, bez sensu po prostu. Zachował się głupio i dlatego teraz może sobie już wracać do garażu. Całkiem spoko bitwa, jak na pierwszą myślę. Słabo się ten czołg obraca bez tych gąsienic i to jest jak na razie dla mnie spory minus, natomiast jest całkiem szybki. Na pewno szybszy niż ISU, które teoretycznie tam ma 43 na godzinę, ale w życiu nim chyba tyle nie jechałem. Może z górki mi się zdarzyło jakoś, ale nawet tego sobie nie przypominam. Natomiast tutaj 34 na godzinę całkiem fajnie się ten TD-czek spisuje i jedziemy szukać jeszcze artylerii. Wątpię, że to ja ją znalazł, ale może akurat gdzieś tutaj się nawinie po drodze, bo to jest FV, więc on może stać gdzieś w miarę blisko, albo przed wodzie tu po prawej stronie. Jest? Nie ma? Nie ma? No to chyba nie. Tak więc to była pierwsza bitwa na obiekcie 704. Już widzę, że się polubimy, bo to jest jednak to samo działo co na ISU, więc będzie dawało masę frajdy z rozwalania przeciwników na jeden strzał, a jeżeli spotykam na nim, zrobię te gąsienice, to myślę, że powinno być naprawdę całkiem przyjemnie, więc spodziewajcie się sporo filmików z tego obiekta w najbliższym czasie na kanale. No i z typa 61, ale jak już odblokuję na nim działo, bo na razie jazda z dziełem z 8 tieru troszkę boli.
No, jest nawet całkiem przyjemnie. 2500 obrażeń, tak jak mówiłem, trzeci exp. Nie dałem jakiejś plamy specjalnej. Myślę, że jest całkiem spoko. Dobra, to w tym odcinku. Zapraszam Was do następnych. Trzymajcie się. Cześć!